Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby Langstrom Extra, żeby człowiek zajmował się czymś w ogóle takim, w lewo, w prawo, czymś, no czymś, żeby się zajmował, szukaniem Pana Boga, to byłoby dobrze, ale jak ludzie nie szukają Pana Boga, nie chcą znać Stwórcy nieba i ziemi, to jest niedobrze. To jest właśnie niedobrze. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Proszę, razem, abyśmy byli razem. Razem, razem. Nerwowość taką widać na ulicach w Warszawie, proszę Państwa. Jak idziesz, no, sprzeciwka idzie baba i syczy. No, potwory, bestie, prawda? No, 3 miliony ludzi w Warszawie, ludzie się nie znają. No, to po co tak syczeć, prawda? No, a syczą właśnie. No, czyli że to jest układ diabła. Diabeł już tak jakby w genach coś tam złego dał. Zapisał, że babka syczy. Także trzeba wybierać Boga. Jakiego to Boga trzeba wybierać? No właśnie, jakiego Boga? Zastanów się, człowiecze. No, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby i przecież też Langstrom Extra. Radio Koncita. Wodę pij świeżą, hej pragnący, chodźcie tu. Wodę picia. Wodę życia darmo pić. Oj, Radio Koncita. Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Tok FM, Eurokoncita. O, Barbie, Baby, Langstrom Extra. O, Radio Tok FM, Eurokoncita. Wybierać Boga, wybieraj sobie. Wybieraj. Także proszę Państwa, pijemy kawkę, pijemy herbatkę, medytację. Rozmawiamy. Tak. Boga Jehowę może wybierzemy. Także, no niestety, imię Boże Jahwe poszło do śmietnika, Biblia poszła do śmietnika, same rewelacje, a imię swoje na piedestał, czyli tak, imieniny, urodziny. Teraz Państwo widzicie, gdzie ludzie Boga mają. Gdzie mają Boga? W wielkim poważaniu. Gdzie mają Boga? A jeszcze szatan, diabeł tak w konia ich wszystkich zrobił, że oni nawet dziwią się, że jest coś takiego jak imię Boże Jahwe. Prawda? No to już jest, wiesz, kretyństwo. Że oni się dziwią, że jest imię Boże Jahwe. A co to jest imię Boże Jahwe? Że drwią ze świadków Jehowy, którzy noszą imię Boże. Prawda? Są nazwani jego imieniem. Tak. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom. Radio Koncita, Barbie, Baby, Langstrom. Radio Koncita, Tok FM, Eurokoncita. Radio Koncita, Tok FM, Eurokoncita. Barbie, Baby, Langstrom Extra. Także, proszę Państwa, walczmy o uduchowienie, żeby człowiek był podobny do człowieka, sensu stricto człowiekiem, aby był, żeby nie był jakimś tam zwierzęciem, bo czasem przyrównują, prawda? Czy dany naród, czy rasę, czy tak, do krów, no, do zwierząt, proszę Państwa. Radio Koncita, Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Radio Koncita, Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Radio Koncita. Budzi w odbiorcy właśnie agresję, takie nastawienie się, taka emocja bardzo wysoka, ale szalenie negatywna. Czytałem recenzje, w których recenzenci mówią, że to jest taki symbol tego, że ponieważ nie można krzyża zdjąć z miejsc publicznych fizycznie, no to właśnie symbolicznie ścina się go piłą mechaniczną podczas tego spektaklu, bo normalnie powinno się go zdjąć z miejsc publicznych.
publicznych. Tak, ścina się krzyż i ścina się w ten sposób katolików. Są tu także inne sceny ojcze zagrzewające do nienawiści wobec ludzi kościoła, wobec katolików, jak powiedziałam, wobec patriotyzmu, gdzie, bo jeśli oglądamy sceny właśnie ludzi kościoła, Polaków oddanych ojczyźnie, wyłącznie jako postaci niosące zło, no to reakcja widza, reakcją widza staje się nienawiść do takich osób i chęć wymierzenia im kary. Czy nie jest to właśnie w sposób zawoalowany i działający na podświadomość nawoływanie do przemocy? Bo dla mnie to jest klasyczne, nawoływanie do przemocy. A jeszcze trzeba pamiętać, że na widowni siedzi większość widowni to jest młodzież. Nie ma świętych, młodzież, nie ma świętych, wszyscy kraju, głupoty gadają. Teatr powszechny nie jest oczywiście jedynym tak niebezpiecznym dla społeczeństwa indoktrynowaniu publiczności. Ale jest to obrzydliwy, antypolski, antykatolicki, pornograficzny spektakl, w tym zero artystyczne. I ten spektakl jest wciąż w repertuarze Teatru Powszechnego. Mało tego, ów przemocowy spektakl, nazywam go przemocowym, bo to jest typowo przemocowy spektakl, prezentowany bywa także w innych miastach, na festiwalach, słynny przykład Słupska pod prezydencją Roberta Biedronia. Przecież tam, mówiąc językiem ulicy, wręcz była afera. Publiczność przeciwstawiała się temu. Nie chciała przyjąć, nie chciała wyrazić zgody. I publiczność zazwyczaj przegrywa w takich sytuacjach. Ja już nie powiem o finansowaniu tego teatru z naszych podatków, bo Teatr Powszechny jest teatrem miejskim. Dyrektor tego teatru, Paweł Łysak, tak uważam i tak i pisałam o tym niejednokrotnie. Dyrektor tego teatru, Paweł Łysak, zaraz po premierze tej niebezpiecznie indoktrynującej publiczność i nawołującej do przemocy klątwy, propagującej nienawiść, więc ten dyrektor powinien stracić stanowisko ze skutkiem natychmiastowym. Tymczasem zamiast kar, jak pamiętamy, Teatr Powszechny już po skandalu właśnie z klątwą otrzymał ogromną sumę pieniędzy z kasy miejskiej, na którą składają się przecież nasze podatki. I wtedy prezydentem miasta była Hanna Gronkiewicz-Walc, która, jeśli chodzi o ten teatr, nie skąpiła grosza. I to kilkakrotnie. Miasto za prezydencji Gronkiewicz-Walc przekazało Powszechnemu także środki pochodzące z Unii Europejskiej. Ojcze, to nie jest jedyny przykład finansowania teatru, przedstawień, które często są artystycznie na bardzo niskim poziomie, bo klątwa, w stosunku do klątwy nie można powiedzieć, używać słowa artystyczny, bo to nie jest artystyczny, to jest chaos. Tego typu spektakle, które niszczą polską kulturę i szydzą z Polaków, promując szkodliwą, lewacką, ateistyczną ideologię, są hołubione. Obecnych teatrach, a sprawa wulgaryzmu. Przecież w tej chwili rzadko można spotkać spektakl, w którym nie będzie wulgaryzmu. Czy to w obrazie, czy to w słowie, czy to jedno i drugie. Tematyka wyłącznie obracająca się wokół zła, ośmieszanie rodziny, wartości katolickich, patriotyzmu, polskości. Wszystko to jest obliczone na zagubienie przez Polaków tożsamości narodowej. I takie spektakle są nagradzane na festiwalach. Ja przypomnę tutaj, dam przykład, jak bodaj chyba rok czy dwa lata temu nagrodę w Wenecji otrzymała Maja Kleczewska za spektakl Wściekłość według tekstu lewicowej autorki, skandalistki Elfriede Jelinek. I ja zadałam pytanie, za co ta nagroda? Spektakl, który miał premierę właśnie też w Teatrze Powszechnym, tam gdzie klątwa. Przecież to spektakl bez sensu, nagromadzenie chaosu, poniewieranie symboliki religijnej, bezczeszczenie krzyża Chrystusowego. I ta nagroda ma wyłącznie podtekst ideologiczny, bo artystycznie jest to miernota ukazująca bezradność reżyserską i pustkę intelektualną Maji Kleczewskiej. I tego typu spektakle są nagradzane. I z tymi nagrodami, jako wizytówką swoją, jeżdżą po kraju. Ojcze, ja uważam, że najpilniejszym zadaniem dzisiaj w teatrze, w kulturze do wykonania jest przywrócenie granicy między dobrem i złem. Publiczność, zwłaszcza młoda, uformowana przez teatr, dobrze, bo już mamy kulturę, nie rozróżnia tej granicy.
środowiska lewicowo liberalnym relatywizmu wartości, który przejawia się w wielu wypowiedziach, a u jego podstaw jest ideologia neomarxistowska, która jak widzimy dziś kroczy z wielką siłą, główny w trakcie świata głównym, nie gdzieś na marginesie niszowo, nie. Idzie główną aleją, niczym walec i po drodze niszczy wszystko, co ludzkość przez wieki wypracowała i traktowała jako wartości humanistyczne. I ten dokonujący się proces, wyrzucenia Pana Boga z przestrzeni publicznej, ze świadomości ludzkiej i społecznej, odrzucenie dekalogu, a to przecież dokonuje się na powoduje druzgocący zjazd z mentalności ludzi, wprowadzenia pojęcia wolność nieograniczona i przyzwolenie na zachowanie choćby najbardziej zbyt przyzwolenie na zachowanie choćby najbardziej zbrodnie, jak to odczuje w teatrach, na scenach. To nie oburza ludzi. Publiczność odbiera to normalnie. Coś się przełamało też, pani Temido, chyba właśnie w roku 2010, kiedy przy Pałacu Prezydenckim ówczesna władza przyzwalała na tego typu zachowania. Z drugiej strony wydawała się je pochwalać, kiedy robiono krzyże z puszek po piwie, kiedy wieszano pluszowego misia, kiedy skandowano w tym miejscu, no szczególnym dla Polaków w związku z tragedią smoleńską, różnego rodzaju obsceniczne hasła, kiedy no sikano i przeróżne rzeczy robiono. No tu coś się chyba jakiś taki obłęd wkradł, niepohamowany przez władzę. Wejdę w słowo, ojcu. To znaczy, to było już wcześniej, natomiast wyszło na zewnątrz, jakby na powierzchnię. Ujawniło się i perfidnie, z taką pychą, że tak powiem, buńczucznie, z głową do góry wkroczyło właśnie. Sama doświadczyłam tego, pochodziłam pod krzyż smoleński na wieczorne nabożeństwa, na apel jasnogórski. I doświadczyłam tego osobiście, jak jeden z tych panów właśnie wyglądających na satanistów butelką pustą, myślę, że to była butelka, jeździł mi po grzbiecie z tyłu, po kręgosłupie i już nie mówię, jakimi wyrazami mnie określał, że jak nie odejdę stąd, to co on mi tam zrobi. I kiedy zgłosiłam to, niedaleko stali dwaj policjanci. I kiedy podeszłam do nich, zaczęłam krzyczeć wręcz, żeby zareagowali. Powiedzieli, że nic się nie dzieje. Więc ja zapytałam, czy dopiero wtedy panowie będziecie reagować, kiedy rzeczywiście tutaj coś się stanie takiego nie do odwrócenia. I wsiedli do samochodu, powiedzieli, że oni są z drogówki i to nie ich sprawa. Więc takie było, tak to wtedy wyglądało. Ja oczywiście to nagłośniłam w naszym dzienniku następnego dnia. I wówczas, jak komenda się tym zainteresowała, ale bezskutecznie zupełnie. Tylko gdyby nie było tego typu mediów, jak choćby nasz dziennik czy Radio Maryja, to w ówczesnym takim, powiedziałbym, klinczu medialnym, jaki panował za poprzedniej władzy, gdzie no, te główne media, nawet no, jeżeli spojrzymy na naszą walkę o multiplex, to nam wiele mówi, to ten głos pani nigdzie by się nie przedarł, gdyby nie było tego wentylu bezpieczeństwa w postaci choćby naszego dziennika, czy choćby jednego radia, w którym teraz rozmawiamy. Tak jest, ojcze, tak jest. A jeszcze chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o tę mowę nienawiści, jest jednym etapem, a następnym etapem jest namawianie do przestępstwa wręcz, do przemocy. Czyli jedno z drugim się wiąże. Najpierw jest mowa nienawiści, czyli w sferze werbalnej i tutaj bardzo dużą rolę odgrywa wulgaryzm, bo dialogowanie aktorów na scenie w sposób wulgarny ze sobą, to nie może dotyczyć pozytywnych wartości. Nie może. To nie jest mowa o sytuacjach pozytywnych, łagodnych, dobrych, podnoszących człowieka. Wręcz przeciwnie. Tu używanie wulgaryzmu ma podkreślać taki agresywny charakter prezentowania pewnego zła. Oczywiście wszystko to jest wymierzone przeciwko, jak już wcześniej powiedziałam, środowiskom katolickim, ludziom, którzy reprezentują głęboki polski patriotyzm, prawdziwy.
ojcze, sprawa na przykład filmu Claire. W filmie Claire nie ma ani jednej postaci kościoła, ani jednej postaci pozytywnej, więc widownia, obserwowałem widownię, jak się zachowuje widownia podczas oglądania tego filmu. Widownia bardzo dawała się jak gdyby prowadzić przez reżyserowi przez kolejne etapy emocji. I oczywiście potępiała wszystkich, którzy w tym filmie występują. I nie wiem, może ktoś zadał sobie gdzieś w myślach, w swoim własnym sumieniu pytanie, przecież tak nie może być, nie ma takiego świata, gdzie nie ma ani jednej pozytywnej postaci. Nie, i dzisiaj w mediach i w świecie, w Polsce, właściwie kiedy mamy słowo pedofilia czy pedofil, no to od razu kalka ksiądz. No tak, tak, tak. Oczywiście to się jednakowo od razu kojarzy się. Bo chodzi o wdrukowywanie tego typu skojarzeń. Tak, 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 tak. Właśnie. Ojcze, te formacje lewicowo-liberalne, to jest jeszcze też ważne, walczą już nie tylko z religią katolicką. To jest dosłownie bezpardonowa walka, agresywna walka z naszą tożsamością. Z naszą tożsamością. I oczywiście nie dzieje się to wszystko samoistnie, bo jest to szczegółowo opracowany scenariusz, który jest realizowany, powiedziałabym, krok po kroku i przybiera coraz agresywniejsze formy owej realizacji. I tego teatr jest tego najbardziej wyrazistym przykładem. Mówię na przykładzie teatru, ale dotyczy to całej kultury. Dzisiaj kultura poddana jest silnemu, lewicowemu lobbingowi kulturowemu. A główny cel, bo dlaczego to wszystko się dzieje? Bo jaki jest cel? Cel to zlaicyzowanie, a nawet powiedziałabym zateizowanie życia naszego w różnych jego przestrzeniach. I najbardziej podatną i aktywną formacyjnie przestrzenią jest kultura, a w niej teatr, gdzie następuje bezpośrednie spotkanie na żywo, prawda, sceny z widownią. I zatem ów przekaz płynący ze sceny jest natychmiast odbierany przez widza i formuje go ideologicznie, z czego tenże widz może sobie nawet nie zdawać sprawy, że jest poddawany takiemu praniu mózgu. I żeby ten przekaz był dobitny, nierzadko tak zwani twórcy stosują agresywne środki wyrazu. I jednym z tych środków wyrazu jest właśnie wulgaryzm językowy, wulgaryzm obrazu, sytuacji scenicznej. Tak jak powiedziałam, dialogowanie na scenie językiem wulgarnym nie przekazuje treści pozytywnych. Powszechnie już stosowany w przedstawieniach wulgaryzm jest, jak powtarzam, dla mnie jest pewnym przecież rodzajem przemocy. To jest też rodzaj przemocy. I tematyka obraca się wyłącznie, tematyka, którą oglądam, wyłącznie wokół zła. Gdzie się nie obraca wokół zła? Gdzie nie są na przykład postaci negatywne? Tam, gdzie są na przykład związki homoseksualne, gdzie właśnie to dotyczy takich środowisk LGBT i tak dalej, to tam nie ma tego języka nienawiści. Natomiast język nienawiści jest tam, gdzie jest postawiona postać właśnie z kręgu wartości chrześcijańskich. Ja myślę, że to ośmieszanie rodziny, wartości katolickich, patriotyzmu, polskości, że to wszystko obliczane jest na zagubienie przez Polaków tożsamości narodowej. Ale ja uważam, że to się nie uda tym środowiskom, bo my mamy wszczepione głęboko. To są setki lat przecież, kiedy nasza tożsamość narodowa i religijna są ściśle ze sobą zespolone. I myślę tylko, że najważniejsze z tej chwili, tak jak powiedziałam, przywrócić harmonię pewną, przywrócić równowagę i przywrócić granice, żeby publiczność, która siedzi w teatrze i ogląda spektakl, żeby wiedziała, że w tym momencie to, co jest prezentowane na scenie, jest nie do zaakceptowania, że tu nie można kierować się jakąś tolerancją, tylko że to jest niedobre, że to jest po prostu zło i zło należy określić wyraźnie złem. Bo później
właśnie ci sami aktorzy, którzy gdzieś tam na scenie postępują w ten sposób, no zasiądą z miną mędrca w jedynie słusznej stacji telewizyjnej, no i wówczas będą nam mówić, co jest dobre, co jest złe, co jest mową nienawiści, a co jest językiem miłości. No i będą po prostu formatować świat, formatować człowieka, formatować tożsamość, jak u Orwella, o czym już mówiłem, tak, o czym wspomniał pan profesor Jaruszeński, kiedy te równiejsze zwierzęta stworzyły Ministerstwo Prawdy i Miłości po to, żeby w sposób dowolny określać, kto posługuje się mową nienawiści, a termin ten został ukuty po to, żeby władza mogła realizować swoje cele. I jeszcze jest jedna rzecz, ojcze, że to zło, które tak się rozprzestrzeniło w kulturze, i zło, które atakuje człowieka ze sceny, przygniata go, jest to, twórcy tych przedstawień, tak uważam, nie posiadają żadnego pozytywnego programu w swoich koncepcjach artystycznych. I byłoby warte zastanowienia, dlaczego tak jest. Czy oni są duchowo puści zupełnie, czy po prostu nie znają innego świata wewnętrznego, czy już tak zostali sformatowani? To jest pytanie. I, czyli naprawa tego zła, które dzisiaj zdominowało kulturę, ja mówię głównie o teatrze, bo teatr jest taką syntezą, prawda, innych sztuk także, ale to dotyczy całej kultury, że są dwie rzeczy do naprawienia, bardzo trudne zresztą. Pierwsza rzecz to obudzić jak gdyby publiczność, to znaczy może, nie wiem jak to zrobić, ale żeby nauczyć publiczność, żeby umiejętnie rozróżniała dobro od zła, żeby ona wiedziała, że to jest zło, a to jest dobro. Kiedyś to się chyba nazywało także poczuciem smaku. Poczuciem smaku, tak, no, ojcze, bo zostało wyrugowane ze słownika współczesnego słowo sumienie. Gdzieniegdzie jeszcze się pojawia ze wstydem, ale zostało wyrugowane. A sumienie jest pod sobą zbrą, to zanim my zwerbalizujemy, ocenimy jakąś sytuację werbalnie, to sumienie już nam podpowiada, już puka gdzieś tam, prawda, że coś jest nie tak, czujemy się nieswojo. To właśnie sumienie. I ono zostało też razem z całą tą ideologią neomarksistowską, zostało gdzieś tam wyrzucone na bok, gdzieś schowane, pochowane i tak dalej. Myślę, że to, co się z człowiekiem dzisiaj robi, na zewnątrz także właśnie, na przykład te morderstwa, prawda, te zamachy, że to ma związek, oczywiście kultura jest bardzo ważna tutaj, bo kultura no, pokazuje, prawda, prowadzi, jest takim jak gdyby takim narzędziem prowadzącym, ukazującym, i w tejże kulturze, w spektaklach oglądamy poniżanie ludzkiej godności. Następuje to, co już wcześniej mówił ksiądz profesor Gus, animalizacja człowieka i humanizacja zwierzęcia. I skoro oglądamy przedstawienie, gdzie pozbawia się człowieka jego ludzkiej godności i stawia się go na równi ze zwierzętami, a bywa przecież, że nawet wyżej, że nawet niżej człowieka się stawia, to wniosek, jaki nasuwa się w takiej sytuacji, to jest taki, że życie ludzkie przestaje być wartością najwyższą. Skoro tak, no to można zabić człowieka bez żadnych skrupułów, bez wyrzutów sumienia. I bo jak wmawiają neomarksistowscy ideolodzy, Boga nie ma, zatem wolność totalna. Nienawiść w teatrze w takim razie jest nie tylko pojęciem jakimś takim abstrakcyjnym, tylko nienawiść w teatrze jest według nich świetnym środkiem wyrazu, mocnym, takim do zapamiętania przez widza i zarazem formującym go odpowiednio. To jest bardzo, że tak powiem, niektóre tego typu zadania ideologiczne są bardzo subtelnie pomyślane i naprawdę trzeba wnikliwie obserwować, żeby to zauważyć, a działa jak trucizna. Dziękuję bardzo. Ostrzegała
krytyk teatralny, bo od tego też jest krytyk teatralny, żeby doceniać i ostrzegać państwa. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, nasz gość. Dziękuję pani Temido pięknie za rozmowę. Dziękuję również, serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże. Bóg zapłać. Ta rozmowa kończy. Aktualności dnia jest 7 minut po 14. Za chwilę wiadomości. Potrzeba nam budowniczych pokoju i braterstwa, powiedział ksiądz arcybiskup Sławoj Leszego Głódź. Metropolita Gdański podkreślił, że śmierć prezydenta Gdańska wstrząsnęła wspólnotą narodu. W Bazylice Mariackiej zgromadziła się rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszego Głódź przewodniczył mszy świętej pogrzebowej, wygłosił także homilię. Pasterz podkreślał, że tragiczna śmierć prezydenta Gdańska to dzwon na trwogę, wezwanie do rachunku sumienia, przemiany stylu naszego życia, między innymi politycznego i medialnego. Metropolita Gdański apelował także o wyrugowanie języka pogardy, poniżania, deprecjonowania, obdzierania ze czci i godności naszych braci. Wypływa ten język serc, których być może wygasł płomień miłości do ojczyzny i do polskiej wspólnoty. Wyrasta z niekontrolowanej miarą sumienia pychy, która jest nieodrodnym dzieckiem pogardy. I tak być nie może. I mówimy stop. Głosi mówią basta. Paweł Adamowicz zostanie pochowany w Bazylice Mariackiej. Decyzją prezydenta Polski Andrzeja Dudy do godziny 17 obowiązuje żałoba narodowa. W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany przez nożownika. Do tragedii doszło w Gdańsku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo pomocy udzielonej przez lekarzy, prezydenta Gdańska nie udało się uratować. Równo 20 lat temu swoją działalność rozpoczął Instytut Pamięci Narodowej. Urząd został powołany na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 roku. Do jego zadań należy gromadzenie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa z okresu od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku. Śledczy prowadzą też postępowania w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych popełnionych na Polakach. Ponadto Instytut zajmuje się poszukiwaniem miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość naszego kraju. IPN na swojej drodze działalności spotykał wiele przeszkód. Politycy PO już wielokrotnie zapowiadali jego likwidację. Profesor Mieczysław Ryba, były członek kolegium Instytutu, wskazał, że działania, jakie prowadzi urząd, są niewygodne dla środowisk lewicowych. Układ okrągłostołowy jest to układ z jednej strony tej lewicowej opozycji solidarnościowej. Tak, proszę Państwa. Tak. Radio Conchita, to kafe Euro Conchita. Barbie Baby,
Langström Ekstra. Proszę być z nami, proszę. Budzi w odbiorcy właśnie agresję, takie nastawienie się, taka emocja bardzo wysoka, ale szalenie negatywna. Czytałem recenzje, w których recenzenci mówią, że to jest taki symbol tego, że ponieważ nie można krzyża zdjąć z miejsc publicznych fizycznie, no to właśnie symbolicznie ścina się go piłą mechaniczną podczas tego spektaklu, bo normalnie powinno się go zdjąć z miejsc publicznych. Tak, ścina się krzyż i ścina się w ten sposób katolików. Są tu także inne sceny ojcze zagrzewające do nienawiści wobec ludzi kościoła, wobec katolików, jak powiedziałam, wobec patriotyzmu, bo jeśli oglądamy sceny właśnie ludzi kościoła, Polaków oddanych ojczyźnie, wyłącznie jako postaci niosące zło, no to reakcją widza staje się nienawiść do takich osób i chęć wymierzenia im kary. Czy nie jest to właśnie w sposób zawoalowany i działający na podświadomość nawoływanie do przemocy? Bo dla mnie to jest klasyczne, nawoływanie do przemocy. A jeszcze trzeba pamiętać, że na widowni siedzi większość widowni to jest młodzież. Młodzież, która jest w ten sposób poddawana praniu mózgu. Teatr powszechny nie jest oczywiście jedynym tak niebezpiecznym dla społeczeństwa indoktrynowaniu publiczności, ale jest to obrzydliwy, antypolski, antykatolicki, pornograficzny spektakl, w tym zero artystyczne. I ten spektakl jest wciąż w repertuarze Teatru Powszechnego. Mało tego, ów przemocowy spektakl, nazywam go przemocowy, bo to jest typowo przemocowy spektakl, prezentowany bywa także w innych miastach, na festiwalach, słynny przykład Słupska pod prezydencją Roberta Biedronia. Przecież tam, mówiąc językiem ulicy, wręcz była afera. Publiczność przeciwstawiała się temu, nie chciała przyjąć, nie chciała wyrazić zgody. I publiczność zazwyczaj przegrywa w takich sytuacjach. Ja już nie powiem o finansowaniu tego teatru z naszych podatków, bo Teatr Powszechny jest teatrem miejskim. Dyrektor tego teatru, Paweł Łysak, tak uważam i tak i pisałam o tym niejednokrotnie. Dyrektor tego teatru, Paweł Łysak, zaraz po premierze tej niebezpiecznie indoktrynującej publiczność i nawołującej do przemocy klątwy, propagującej nienawiść, więc ten dyrektor powinien stracić stanowisko ze skutkiem natychmiastowym. Tymczasem zamiast kar, jak pamiętamy, Teatr Powszechny już po skandalu właśnie z klątwą otrzymał ogromną sumę pieniędzy z kasy miejskiej, na którą składają się przecież nasze podatki. I wtedy prezydentem miasta była Hanna Gronkiewicz-Walc, która, jeśli chodzi o ten teatr, nie skąpiła grosza. I to kilkakrotnie. Miasto za prezydencji Gronkiewicz-Walc przekazało Powszechnemu także środki pochodzące z Unii Europejskiej. Ojcze, to nie jest jedyny przykład finansowania teatru, przedstawień, które często są artystycznie na bardzo niskim poziomie, bo klątwa, w stosunku do klątwy nie można powiedzieć, używać słowa artystyczny, bo to nie jest artystyczny, to jest chaos. Tego typu spektakle, które niszczą polską kulturę i szydzą z Polaków, promując szkodliwą, lewacką, ateistyczną ideologię, są hołubione. Obecnych teatrach, a sprawa wulgaryzmu. Przecież w tej chwili rzadko można spotkać spektakl, w którym nie będzie wulgaryzmu. Czy to w obrazie, czy to w słowie, czy to jedno i drugie. Tematyka wyłącznie obracająca się wokół zła, ośmieszanie rodziny, wartości katolickich, patriotyzmu, polskości. Wszystko to jest obliczone na zagubienie przez Polaków tożsamości narodowej. I takie spektakle są nagradzane na festiwalach. Ja przypomnę tutaj, dam przykład, jak bodaj chyba rok czy dwa lata temu nagrodę w Wenecji otrzymała Maja Kleczewska za spektakl Wściekłość według tekstu lewicowej autorki, skandalistki Elfriede Jelinek. I ja zadałam pytanie, za co ta nagroda? Spektakl, który miał premierę właśnie też w Teatrze Powszechnym, tam gdzie klątwa. Przecież to spektakl bez sensu, nagromadzenie chaosu, poniewieranie symboliki religijnej, bezczeszczenie krzyża Chrystusowego. I ta
przyroda ma wyłącznie podtekst ideologiczny, bo artystycznie jest to miernota ukazująca bezradność reżyserską i pustkę intelektualną Maji Kleczewskiej. I tego typu spektakle są nagradzane. I z tymi nagrodami, jako wizytówką swoją, jeżdżą po kraju. Ojcze, ja uważam, że najpilniejszym zadaniem dzisiaj w teatrze, w kulturze, do wykonania jest przywrócenie granicy między dobrem i złem. Publiczność, zwłaszcza młoda, uformowana przez teatr już i w ogóle kulturę, nie rozróżnia tej granicy. Ta granica jest niezbędna, wywiedziona wprost z dekalogu, czyli do fundamentu naszej cywilizacji. Dziś została zamulona, zamazana. Zniszczył ją silnie propagowany przez środowiska lewicowo-liberalne relatywizm wartości, który się przejawia, jak wiemy, we wszystkich dziedzinach naszego życia. A u jego podstaw jest ideologia neomarksistowska, która, jak widzimy, dziś kroczy z wielką siłą głównym traktem świata, głównym, nie gdzieś na marginesie, niszowo, nie. Idzie główną aleją i walec i po drodze niszczy wszystko, co ludzkość przez wieki wypracowała i pielęgnowała jako wartości humanistyczne. I ten dokonujący się proces wyrzucenia Pana Boga z przestrzeni publicznej, ze świadomości ludzkiej i społecznej, odrzucenie dekalogu, a to przecież dokonuje się na naszych oczach, widzimy to na co dzień, powoduje druzgocące zmiany w mentalności ludzi, wprowadzenie pojęcia wolny, nieograniczona i przyzwolenie na zachowanie choćby najbardziej zwyrodniałe. Ja to obserwuję w teatrach, na scenach. To nie kultura ludzi. Publiczność odbiera to normalnie. Coś się przełamało też, pani Demido, chyba właśnie w roku 2010, kiedy przy Pałacu Prezydenckim ówczesna władza przyzwalała na tego typu zachowania. Z drugiej strony wydawała się je pochwalać, kiedy robiono krzyże z puszek po piwie, kiedy wieszano pluszowego misia, kiedy skandowano w tym miejscu, no szczególnym dla Polaków w związku z tragedią smoleńską, różnego rodzaju obsceniczne hasła, kiedy no sikano i no przeróżne rzeczy robiono. No tu coś się chyba jakiś taki obłęd wkradł, niepohamowany przez władzę. Wejdę w słowo, ojcu. To znaczy, to było już wcześniej, natomiast wyszło na zewnątrz, jakby na powierzchnię. Ujawniło się i perfidnie, z taką pychą, że tak powiem, buńczucznie, z głową do góry wkroczyło właśnie. Sama doświadczyłam tego, pochodziłam pod krzyż smoleński na wieczorne nabożeństwa, na apel jasnogórski. I doświadczyłam tego osobiście, jak jeden z tych panów właśnie wyglądających na satanistów butelką pustą, myślę, że to była butelka, jeździł mi po grzbiecie z tyłu, po kręgosłupie i już nie mówię, jakimi wyrazami mnie określał, że jak nie odejdę stąd, to co on mi tam zrobi. I kiedy zgłosiłam to, niedaleko stali dwaj policjanci. I kiedy podeszłam do nich, zaczęłam krzyczeć wręcz, żeby zareagowali. Powiedzieli, że nic się nie dzieje. Więc ja zapytałam, czy dopiero wtedy będzie, panowie, będziecie reagować, kiedy rzeczywiście tutaj coś się stanie takiego nie do odwrócenia. I wsiedli do samochodu, powiedzieli, że oni są z drogówki i to nie ich sprawa. Więc tak to wtedy wyglądało. Ja oczywiście to nagłośniłam w naszym dzienniku następnego dnia. I wówczas jak komenda się tym zainteresowała, ale bezskutecznie zupełnie. Mediów, jak choćby nasz dziennik czy Radio Maryja, to w ówczesnym takim, powiedziałbym, klinczu medialnym, jaki panował za poprzedniej władzy, gdzie no, te główne media, nawet no, jeżeli spojrzymy na naszą walkę o multiplex, to nam wiele mówi, to ten głos pani nigdzie by się nie przedarł, gdyby nie było tego wentylu bezpieczeństwa w postaci choćby naszego dziennika, czy choćby jednego radia, w którym teraz rozmawiamy. Tak jest. A jeszcze chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o tę mowę nienawiści, mowa nienawiści jest jednym etapem, a następnym etapem jest namowa, namawianie do przestępstwa wręcz, do przemocy. Czyli jedno z drugim się wiąże. Najpierw jest mowa nienawiści, czyli w
odgrywa wulgaryzm, bo dialogowanie aktorów na scenie w sposób wulgarny ze sobą, to nie może dotyczyć pozytywnych wartości. Nie może, to nie jest mowa o sytuacjach pozytywnych, łagodnych, dobrych, podnoszących człowieka, wręcz przeciwnie. Tu używanie wulgaryzmu ma podkreślać taki agresywny charakter prezentowania pewnego zła. Oczywiście wszystko to jest wymierzone przeciwko, jak już wcześniej powiedziałam, środowiskom katolickim, ludziom, którzy reprezentują głęboki polski patriotyzm, prawdziwy.